Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień z GeForce Skins, a zaczynamy z skrzyneczką 10% knife. Od któregoś z was witam was bardzo serdecznie na GeForce Skins oczywiście. Przypominam o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, na Discord dołącz, bo na kanale Ustrzel Skina możesz ustrzelić skina i wziąć sobie udział oczywiście całkowicie za free, link w opisie. No i oczywiście jak chcesz wygrać, no to użyj kodu CROXY na GeForce Skinsie. Jak osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu bądź klikniesz oczywiście magiczny plusik, kod promocyjny, no i wpiszesz tutaj kodzik CROXY przez Wajk, który oczywiście 5% więcej ci daje do każdej wpłaty, możesz tego kodu używać dowoli, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, więc jak chcesz, to możesz sobie konto załadować, no i zapraszam cię serdecznie bardzo, żebyś robił mi skrzynki, tak, no bo tutaj, że tak powiem, z każdym kolejnym odcinkiem staramy się znaleźć jakąś fajną skrzynkę od widza, no i oczywiście spróbować na niej zarobić. Bardzo ładnie tutaj dwa noże teraz spadły i jestem pod wrażeniem. No ale to chyba czas na jakąś zmianę. Tak wyszukiwałem sobie po procentach. Chciałem znaleźć jakąś skrzynkę 1%, ale no wyszukałeś się tutaj tylko 10%, więc weźmy sobie jeszcze tą. 130 zł. No ta kosztuje ciut więcej. No ale tutaj właśnie ten perfidny Glock jest. Jest to skrzynia, którą otwierałem jakiś czas temu, ale... No powiem tak, no chyba teraz muszę ją przeprosić, bo 4 ponad koła, stary, prawie 5 koła ta skrzynka oddała w jednym otwarciu. Jestem naprawdę w szoku, naprawdę, wow. 200, tyle oczywiście ustawiamy najmniej, no i tutaj CROXY szef nam się pokazuje na pierwszym planie. Od razu 5 walimy, no pan prowadzący oczywiście nawet nie sprawdzi, co tu do trafienia jest, tylko leci na oślep. Mamy kosę, łącznie tam było ponad 800, wydaliśmy... No, trochę na minus. Spróbujmy jeszcze raz. Tutaj pamiętam, były właśnie fosfor i X-ray, ty. I rękawice. Ej, czekaj, bo tu jest tak, no, myślę, z 10% co najmniej. I patrz, jaki otwarcie. No, jakby jeszcze ten flip spadł, to już w ogóle. Ale dwa koła, patrz, to naprawdę. No, to nie była zła skrzynka. O to chodzi, stary. Dobra, zobaczymy sobie teraz. Green Master, to pamiętam, że ją otwierałem, tak staram się otwierać, żeby, wiesz, jak ktoś zrobi skrzynkę, no to staram się też wyszukać tą skrzynkę, żeby nikt tutaj poszkodowany nie był, że jego skrzynki czasem nie otworzyłem. 50 na 50, nie lubię takich skrzynek, bardziej właśnie preferuję, no, 30%, jeśli mam być szczery, no ale ktoś, że tak powiem, poświęcił swój czas, żeby skrzyneczkę zrobić dla mnie, no to ja tą skrzyneczkę otworzę jak najbardziej, tak? Spróbujmy jeszcze raz i bardzo, bardzo, bardzo słabo. Jedna kosa na 4 otwarcia, na 5, przepraszam. To jest niestety bardzo słaby wynik. Ile my mamy w ogóle w naszym ekwipunku? Chciałbym się dowiedzieć, ale się nie dowiem, bo mam za dużo itemów. W sensie, no mógłbym tutaj zobaczyć. W sumie to mogę chyba zobaczyć. I ile bym tutaj wyciągnął? 10 koła. Okej, okay. To chyba nawet nie zaznaczyło wszystkich itemów, bo jeszcze druga strona. Ale w tym momencie tutaj mamy 8856. Więc podpisujemy kontrakt. Zobaczmy, czy w końcu da nam się na kontraktę zarobić. No klasycznie, passa podtrzymana. Tutaj, że tak powiem, naszego przegrywania skinów na kontraktach. 10 koła. No tutaj, no chyba po takiej paście musi w końcu oddać. No powiem tak, jest meduza, tak? Meduza to meduza, kto nie lubi AWP meduza, ale no problem jest taki, że mieliśmy fajny profit, a w tym momencie profit z całego odcinka się zmył, więc to mi się troszkę nie podoba. Ale weźmy teraz skrzynki do tysiaka i weźmy skrzynki od 400. złotych. Też chcę znaleźć takie zbalansowane skrzynki, żeby tu nie polecieć zaraz, wiesz, jakimś, gdzie, nie wiem, jakieś 1% na meduzę jest albo coś. CROXY Król Blue. Okej, okay, zaciekawiła mnie ta nazwa. No jest to 8%, 4%. Powiem tak, no. Zobaczmy na test. 2500 jest Good Knife w sztukach dwóch. 900 złotych. Okej, okay, chyba... Nie rozumiem trochę fenomenu tej skrzynki, albo nie wiem, jestem jakiś inny i czemu ja to dalej otwieram, jak wychodzę tak dużo na minus, totalnie nie wiem. Dobra, jeszcze raz, ja wiem, że tutaj spadnie na koniec, że widz mnie stroluje. No, strolowała to mnie ta chyba skrzynka. No dobra, never mind, szukamy czegoś do 1889, weźmy od tysiaka i znajdźmy taką skrzynkę idealnie wymierzoną, która, no, mogłaby nam coś tutaj fajnego zarzucić.
50-50 jakieś są, ale to po prostu Crocs, tak? No tutaj ktoś się z nazwą za wiele nie namęczył. No dobra, bierzemy tryb normalny, no jest to skrzynia 50-50. No tak jak powiedziałem, nie lubię takich skrzynek, ale jak już szedłem, no to sobie jedną otworzę i liczymy oczywiście na tą kosę, bo jeżeli kosa nie poleci, no to, że tak powiem, GG WP!